Siemano, Johnny, zespół Mega Creek. Mega Creek. Mega Creek. Źle akcent położyłem. Jesteśmy po pierwszym koncercie naszym w życiu. Także no, wszystko przed nami. Ale mam nadzieję, że jakoś to się ułoży. No, lepiej albo gorzej, nie wiem. Jesteśmy przystojni, to już jest plus. Znaczy, ja na pewno. No najbardziej, ale... Ja jestem najprzystojniejszy w zespole. To się musicie dogadać jeszcze, ale... nie wiem, w ogóle do mikrofonu nie mówicie, więc pewnie was nie będzie słychać. Na poważnie to, nie wiem, może kiedyś będzie płyta, a może nie. Koncerty pewnie jakieś będą po wakacjach. Albo może jeszcze przed, no i tyle, no. Wszystko o nas. Będziemy grać, pewnie szybciej, albo czasami też trochę wolniej. Ludziom się podobało. Ludziom się podobało, ale słyszałem, że... oni kłamali. Oni zawsze byli opłacani, słyszałem. Ale myśmy też kłamali, więc jesteśmy kwita, wiesz. 1-1, albo 0-0, to jest to samo w zasadzie. Albo 10-10, albo... No. Okej, jesteście zadowoleni? 100 lat, tak, zadowoleni. Ja jestem niezadowolony. No, on jest raczej niezadowolony. Ja jestem zadowolony. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja jestem bardzo niezadowolony. Czyli jakby wyciągając średnią, on jest bardzo niezadowolony, my jesteśmy w miarę zadowoleni. Czyli wyciągając średnią... Wyszło źle. Średnio, no co najmniej średnio. Ja muszę podtrzymywać to, że jestem Polakiem i będę niezadowolony już. No i dobrze. Mimo, że mi się dobrze grało, że było fajnie, to jestem niezadowolony. Dziękuję. Tak dla zasad. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziękujemy. Yeah.
się. Świetny koncert. Atmosfera. Tak, no na scenie był jak zwykle żywio, była energia, mało krwi. Słuchajcie, nagrywacie jakąś płytę teraz, teledysk słyszałam, tak? Coś się dzieje? Nagraliśmy jakieś niedawno demo, jest dostępne w sieci, można posłuchać. Co na nim 3 utwory. Planujemy nagrać teledysk w najbliższym czasie. No to teledysk jest, ma ciekawą koncepcję, już tutaj raz zdradziłem na antenie, to może zdradzę raz jeszcze. Tutaj jest teledysk nagrywany do naszej ballady, niedawno nagranej w studiu, tak jak powiedział Paskud. Druga rzecz, że tak, dostaliśmy się z tym nagraniem, prawda, na listę przebojów, tu na pierwsze miejsce nawet, prawda? Brawo! Radio Mors, studenckie, tak, bo studenckie nie jest to Radio Z, czy SK, ale już jakiś... Po kolei! Również ostatnio udało się wygrać konkurs, dziękujemy tylko. Konkurs organizowany przez nasze miasto, którym nagrodą jest festiwal, znaczy udział w festiwalu LuxFest w Poznaniu. Trzeba podziękować publicznie. Dziękujemy również za wszystkie oddane na nas głosy. Tak, byliście bardzo aktywni. To by było. Tutaj, jeżeli możemy powiedzieć do kamery, to tak, dzięki bardzo, nie? Tak, pierwsze miejsce, to tylko dzięki wam. Bez, jeszcze liczymy na was, tak, bo na pewno będą eliminacje na żywo, będziemy jeszcze się koncertować dla was. I przychodźcie tłumnie i głosujcie. Przychodźcie na koncerty. Tak, a o koncertach na pewno będzie informacja na Facebooku. No tak, chyba najmniej. Tworzymy po polsku. Chcemy się też na tym skupić. Dokładnie. Nie jesteśmy w Polsce, więc no, chcemy tutaj coś porobić fajnego, bo odeszło to niestety do lamusa, a nie powinno. Prawidłowo, że po polsku. Tak, bo to jest piękny język, mieliśmy opcję chiński, polski, wybraliśmy jednak polski. Teksty są generalnie pisane. Pisane. Piszemy, a nas są napisane. Śpiewane, teksty są głównie śpiewane. Na kolanach, w toalecie, wszędzie. Najbliższy koncert, jaki macie? Teraz nie mamy planu na koncert, aczkolwiek będzie. Na pewno to będzie coś, na pewno. Wysyłamy zgłoszenia na festiwale, coś takiego, albo Bydgoszczy. Uderzamy teraz na festiwale, przeglądy. A jeżeli jakiś będzie opcja zagrania lokalnie tutaj w tym mieście, to już zagramy. Zapraszamy do naszej bajki. I'm here.
Cześć, jesteśmy Hazy. Przyjechaliśmy do Gdańska na koncert. Graliśmy z trzema zajebistymi kapelami. Koncert był fantastyczny. Macie tutaj super publikę w Gdańsku, naprawdę świetna. Jeszcze cały czas żyjemy tym koncertem. Chociaż emocje już upadły, ale naprawdę było czadowo. Mamy nadzieję, że jeszcze zagramy tutaj nie jeden koncert. Przygotowujemy się do nagrania płyty, myślę, że gdzieś na jesień. Dokładnie, już weszliśmy do studia, nagraliśmy pierwsze kawałki. Mhm. Amarena Mela o twój czas, w kolejce są następne 6-7. Poszło do masteringu, tak? Także do masteringu w Stanach to pójdzie. No i jesteśmy Hazy! Jesteśmy pełni energii, że tak powiem. Jeszcze ten wczorajszy koncert nas dodatkowo umotywował w takim... Ktoś nie dojechał, widzę, że... chyba, tak? Tak, no nie ma... Nasz gitarzysta, największy talent, śpi. On zawsze... Pozdrawiamy nas, największy tak, talent. Tak, do 7 rano i... Była, ale daliśmy mu szansę. Była bania u cygana. Tak, najbliższe koncerty? Kiedy macie najbliższe koncerty? Teraz mamy taką małą przerwę, co najmniej przez do końca czerwca. Tutaj nasza wokalistka zdaje do szkoły muzycznej. Nie powinien być. Trzymajcie kciuki. Uczy się fundacji wokalu, także... A latem na pewno, jak zwykle. No mamy ze sobą ponad 20 koncertów zagranych w najważniejszych klubach. Głównie w Warszawie, ale też poza Warszawą. Gramy sobie. Dokładnie tak. Gramy sobie. Zajebistej imprezie w klubie Metro. Do rana. Do rana, do rana. Na której gościnie u nas zagrał Mirek Sławiński, Eddie. Tak. Super. Szacun, Mirek. Jechał ze Stanów specjalnie dla nas, żeby z nami zagrać zajebisty koncert. Aktualnie pracujemy nad materiałem, który przygniecie wszystkie twarze. Z taką dużą doliną. Zmasakrujemy odbyty. Teraz właśnie nowy nam materiał. T.
tak, żeby ludzie wiedzieli, co jest na rzeczy, że te kawałki, które są zamieszczone na stronie, to jak gdyby nie oddaje co tego, dalej, co gramy. No, gramy niedługo koncercik w Widzynie, gramy na festiwalu. Pozagrasz. W Trąbkach Wielkich też będziemy grali. Tak, na polu, na polu. Będziemy tam ziemiory zbierać. Dziką rogi ucinać. Yeah. I im robić. Tak. Będziesz świnią. No nie, nie, tego nie. Mam zamiar wejść do studia i nagrać 4 utwory takie promujące naszą płytę, która będzie w tym roku na pewno się ukaże. W tym roku się ukaże. Myślę, że będzie też zarówno zajebista, jak i nasz koncert, który wygraliśmy w klubie Metro. Słabo było troszeczkę słychać co niektóre dźwięki, ale jakoś tam poradziliśmy sobie i myślę, że na najbliższym koncercie postaramy się wszystko wyrównać. Wszystkich. To powiedział Jarek Jarosław. Jaje! Kierownik klubu Trąbek Wielkich. Jaki Sopotów. Dokładnie. Jedno i to samo. Chcielibyśmy pozdrowić wszystkich naszych fanów. Do nas i zaprosić do naszej zajebistej muzyki. Pozdrawiam zespół! Jago! Muzyka! Ja to wiem, nie mówiłem tylko to wiesz jeszcze. Chyba jadą tu, trzeba polać garniaka, są do tyłu znowu. Bądźmy tego, oni chyba tutaj wszystkich zna. My sobie nie chcemy.